Panie burmistrzu, to dzięki panu tutaj te dni z Koczowa powstały. Czego pan życzy tym wszystkim, którzy bawili się przez 3 dni ostatnie? Życzę wszystkim zawsze pogody ducha i pogody w ogóle. Życzę, żeby w życiu, tak jak dzisiaj, pojawiają się chmurne dni, pojawiają się chmurne chwile, ale aby zawsze przemijały, aby zawsze zwyciężało słońce, aby zawsze ludziom się udawało, aby potrafili dostrzegać innych, pomagać innym i wówczas zawsze będziemy dobrze przeżywać życie. Zawsze będziemy zadowoleni. Tego wszystkim życzę. A maluchom słońca. Zawsze słońca. Słońce jest bardzo potrzebne. Słuchajcie, co wy robicie tutaj na Dniach z Koczowa? Ja zobaczę. Chówiec z ziemi cieszyńskiej. Co robicie? Sprzedajemy ciasta, żeby zafinansować tak jakby naszej drużynie różne rzeczy, nie wiem, na przykład jakieś namioty i tak dalej. I to wszystko na to idzie. No. I dużo się tych ciast sprzedało? Czy więcej zjadłeś? Nie. No tak. Czy macie jakieś życzenia? Czy możecie komuś coś życzyć? Ale w sensie, że naszym mamom, czy...? Na przykład mamom, bo mamy koncert życzeń Stella i życzymy komuś coś dobrego, myślę. No to pozdrawiam moją mamę Karinę i mojego tatę Jacka, moją babcię Martę, no i całą moją rodzinę. Pozdrawiam moją mamę Magdalenę, mojego tatę Grzegorza, całą moją rodzinę. A czego im życzysz? Wszystkiego dobrego, żeby byli zdrowi. No ja też. I jeszcze pozdrawiam moją siostrę Kingę z Alankiem i z Andrzejem. A czego ty im życzysz? Zdrowia i szczęścia. Czego życzycie swoim najbliższym, albo znajomym, albo rodzinie, albo może kogoś chcecie pozdrowić na portalu OX.pl? Życzę szczęścia. A komu? Całej rodzinie. A skąd jesteś? Z Pogórza. I rodzina też stamtąd pewnie, nie? Tak. A ty czego życzysz? Radości. Po prostu takiej radości jak na Dniach z Koczowa. Czego państwo życzą sobie nawzajem? Dużo miłości. Przede wszystkim, tak. A swoim dalszym bliskim? Oj, to chyba przede wszystkim zdrowia i wspaniałych chwil słonecznych, szczęścia spędzonych w gronach rodzinnych. A komu pani takie piękne życzenia składa? Ojej, no wszystkim moim najbliższym oczywiście. Żadnych imion chyba się nie dowiemy, tak? Rozumiem? No myślę, że nie, bo to tak dużo mamy tych bliskich. Żeby nie ominąć nikogo. A pan czego życzy swoim najbliższym? No oczywiście wszystkiego najlepszego, no ja się po prostu dołączam do tych życzeń. Czego pan życzy najbliższym swoim? Pewnie tutaj są tutaj przy stoliku. Szczęścia i pogody tak jak dzisiaj, bo wczoraj nie dopisała na tych najlepszych chwilach, nie? Jak to... No tak, ale dzisiaj może też będzie fajny koncert. Miejmy nadzieję. A co dzisiaj grają? Wojciech Gąsowski i na przykład Universe. Ja to poznamy dopiero, bo tak wczoraj była rewelacja, bo my znali z plakatu, nie? Tak. Wczoraj, a no dzisiaj... A czego życzy młody kawaler? Zdrowia, pomóżmy na no. Ale jeszcze nie mówi chyba, nie? No ma takie swoje przebłyski, ale ogólnie puści mu mowę, bo tak mówi tu po swojemu, jeszcze po swojemu. To jak będzie mówił, to wtedy będziemy się też pytać. Czego pan życzy swojej ukochanej na przykład? Żeby się na mnie tyle nie denerwowała. Bardzo ważne życzenia, na pewno słyszy i też ma jakiś komentarz do tego, ale może nie będziemy pytać. A pani czego życzy swojemu partnerowi? Oj, chyba się nie dowiemy. Wstydliwa troszeczkę. Ale jak pan myśli, czego życzy panu? Zdrowia, no na pewno. Na pewno. I szczęścia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego pan życzy swoim najbliższym? No, wszystkiego co najlepsze. Czyli co? No, zdrowia, szczęścia, dużo słońca i pomyślności. I tutaj widzę, że jest córka, tak? Chyba jeszcze nie mówi, nie będzie mogła składać życzeń. A pan czego by sobie życzył w najbliższym miesiącu? W miesiącu? No, żeby Polska wygrała 3 mecze na mundialu przynajmniej. A pan kogo pozdrawia albo komu coś życzy? Ja pozdrawiam swoją siostrę, Danutę Tomicę, szwagra, też Dariusza Tomicę i najmłodszą, nie chrześnicę, tylko od siostry córkę, co ma 14 lat. I jeszcze chcę pozdrowić
Nikolę, ja mam najstarszą córkę, co ma 17 lat, co jej nie zdążył złożyć życzenia na 17 urodziny. Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma dla mnie miejsca, ale nie przyszedłem nic jeść. O, jest miejsce nawet, super. Bardzo dziękuję, będzie się lepiej rozmawiało. Chcieliśmy zapytać, czego Państwo życzą sobie i wszystkim bliskim i czego życzą z okazji Dni Skoczowa może? Nawijaj. Czego sobie życzymy? Znaczy, my życzymy sobie zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jeśli jest zdrowie, jest wszystko. Wszystkim znajomym, no i wszystkim osobom, którzy chodzą, uczęszczają może na Dni Skoczowa, żeby się dobrze bawili i że u nas jest super. Ja też chciałam pozdrowić wszystkich moich znajomych, przyjaciół, moją córkę, która jest na studiach, no i syna, który wyjechał na wycieczkę.